Witam wszystkich serdecznie i kosimy w sieci. Kosimy. Partia była szybka i szybko kosimy. Hop, hop, hop. Prawdopodobnie przeciwnik chce grać indyjską i królewską. Tu nie przeszkadzamy. Zobaczymy. Zroszowo. C4, C5. Tu zastanawiamy się, czy on potrafi grać szachy, czy tylko po prostu zna się na symetrii i przeprowadza nasze posunięcia. Ale uderzamy w centrum ostro. Zbił. Bijemy. I teraz, proszę Państwa, no Caruana grał skoczek C6 w kilku partiach. I Gryszczu grał od razu dziarskie D5 w Moskwie. A ten, ile razy mówię, żeby nie łączyć tych ruchów, bo puszczane są czarne pola. Ile razy można mówić, proszę Państwa. Ludzie oglądają filmy i w ogóle się nie przejmują tym, co ja mówię. Się zastanawiam, czy to jest sens, proszę Państwa, robić filmy dydaktyczne. Proszę mi odpowiedzieć pod filmem, czy to jest sens, no jeżeli ktoś łączy ruchy E6 i G6. Przeciwnik knoci i nie przeszkadzamy. GG5, chcemy naskoczyć na E4. Zauważył. No trudno. Nieestetyczny ruch, bo goniec nie powinien stać przed pionkiem, ale czasami tak trzeba. I hetman B6. Kombinujemy jak kaczoreczek. Może z tej drugiej spróbuję, może mi łyżka nie wyjdzie do oka. Ach, mam okulary, to nie wyjdzie. I cóż my tu widzimy? No skoczek. Goniec jest broniony. Kombinacja typowa dla systemów smoczych. Więc specjalnie nie było problemu, że przyszło do głowy. Hop. Skoczek był. Trzeba grać z tempem. Teraz hop. Musi wziąć. Tego gonimy. Hop. Hop. Podciągamy wieżę. Wszystkim się zdawało, czy im się podda. Nie, gra twardo, proszę. Hop. Wycofujemy się. No mamy jakostkę i piona. Konić nam się przyda. Proszę bardzo, przeciwnik nie zna naszych zasad, nie poddaje się. To spokojnie, wyganiamy konisia. Próba wzięcia konisia, przesłoniliśmy jego obrońcę, próba wzięcia konisia. No ale tego, to nie wiadomo po co wziął, to było niebezpieczne. Skoczek F3 się nie boimy, bo weźmiemy konisia. No ale przeciwnik nie zauważył. Ostro gra. Bijemy wieżę, dalej się nie poddaje, więc tej partii specjalnie nie ciągnę. Pokażę tylko jak wygrać, skonsolidować pozycję. Trzeba po prostu grać, pójść maszerować na mata. I wziąć. Przeciwnik zgodnie z urodą partii błyskawicznej grał. Przyjrzyjmy się temu, co było istotne. Teraz uwaga, istotne jest, że jakbyśmy zaczęli od D4, to po D5 przeciwnik może nam zbić i mamy problem z odbijania, po pseudonaturalny może zagrać tak. Co oczywiście nie jest ani złe, ani dobre,
ale sprawia kłopoty, trzeba coś wiedzieć. Jak zagramy C4, do D4 dochodzimy w sposób naturalny. No i tu, proszę Państwa, jak można zrobić dziurę na czarnych polach? On przegrał na czarnych polach, no. Kara przychodzi za ruchów kilka. Tu hetman wszedł na motyw. Może ja zaznaczę. Dla tych, co kiepsko widzą, albo nie wzięli okularów, o. Hetman wszedł pod gońca, no. I tu jest jakoś więcej i pion. Ale trudno obronić hetmana. No, skoczek E7 to takie bardzo mocno nieszczęśliwe. Tu jeszcze grozi hetman czy coś. Przeciwnik się nie chce poddać i nie wolno go lekceważyć. Konsolidujemy pozycję. Koniec się wycofał. Konia gonimy. Podciągamy. Ok. I kombinacja, oczywiście typowa kombinacja. Tylko że gdyby skoczek był broniony, to byśmy też go zbili i zabrali wieżę. Mogliśmy hetmana zabrać od razu, ale pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Jak powiedział jeden prezio jednemu premierowi i przeciwnik poddał. Dziękuję.